Dziś pokażę Wam świetne połączenie kawy i deseru, które idealnie sprawdzi się na letnie upały. Żeby nie stać za dużo w kuchni, polecam Wam zrobienie przepysznej, mrożonej kawy. Tutaj w dwóch wersjach smakowych, czekoladowej oraz karmelowej. Myślę, że każdy fan kawy i lodów znajdzie tutaj coś dla siebie. Zapraszam po przepis ekspresowy, który nie wymaga od nas dużo pracy, a niesamowicie smakuje. Zaczynamy od przygotowania najpierw espresso, które musimy następnie przestudzić. Ja tutaj na dwie porcje używam łącznie 150 ml. Śmietankę z cukrem pudrem ubijam sobie na sztywno. W czasie, kiedy śmietanka mi się ubija, przygotowuję sobie pucharki i tutaj na dno najpierw wlewam trochę polewy, ale też robię takie kleksy na brzegach, na ściankach moich szklanek, żeby później ten cały deser, kawa ładnie wyglądały. Ubitą śmietankę przekładam do rękawa cukierniczego z ozdobną tylką, u mnie jest to Wilton 1M i na chwilę wkładam do lodówki na czas przygotowywania mojego deseru. Tutaj teraz biorę sobie lody i po dwie gałki, jedną większą gałkę, w zależności od tego jak tam mi się nabierze, nakładam do takich wyższych kubeczków, pojemniczków i teraz dodaję resztę składników, czyli mleko, lód oraz espresso. Każdą z tych porcji mieszam tak, aby te lody dodane tutaj do tej mieszanki się rozpuściły. Później jeszcze dodatkowo możemy dodać jeszcze takie, żeby były w kulce i nie rozpuściły się za szybko. Natomiast tutaj ta kawa też ma być do picia, więc musimy tutaj tą część rozpuścić. Teraz do moich szklanek daję sobie tutaj jeszcze po jednej gałce lodów. Teraz te lody zalewam moją wcześniej przygotowaną mieszanką. Dorzucam jeszcze kilka kostek lodu, żeby całość była przyjemnie chłodna. Lekko mieszam, a następnie wyciskam moją bitą śmietankę na górę i ozdabiam wiórkami czekoladowymi. Tutaj możemy sobie jeszcze dodać polewę pomiędzy warstwę śmietanki a lodów, ale nie musimy tego robić. Ja akurat chciałam, żeby te warstwy były dosyć widoczne, kiedy będę robić zdjęcia, dlatego polałam tutaj tą polewą kilka razy. No i nasze słodziutkie mrożone kawy są już gotowe. Teraz wystarczy się tylko nimi delektować i korzystać z tych upalnych dni. Mam nadzieję, że ten przepis przypadnie Wam do gustu i skorzystacie, a jeżeli tak, to oczywiście dajcie znać w komentarzach pod filmem. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję. Zapraszam Was również na mojego Facebooka i Instagrama, gdzie wiele się dzieje. A jeżeli jeszcze nie kliknęliście subskrypcji, to koniecznie to nadróbcie, aby być na bieżąco z filmami. Życzę Wam wszystkiego smacznego.